Cześć, z tej strony Fmeber i Ener. Witamy Was Siema. w kolejnym odcinku Minecrafta z Witkowie. Ciao. Tak wygląda mniej więcej już prawie, że skończona 3 do góry, tak żeby Enderman wszedł. Nie wiem, czy to nie za wysoko No. robisz. Nie, no dobrze. I coś już we mnie próbuje strzelać. A we mnie strzela. A, od ciebie. Ty. Chwila, muszę sobie przyciszyć całkowicie. Dźwięki. Like a boss. Ale dostał. Skryta. A. Nie no, 3 do góry jest. Raz, to... dwa, trzy. To dobrze. A no tak, bo tutaj będzie platforma. Dobra, zapomniałem, że tu jest platforma. Tu jak widzicie, jeszcze nie skończyliśmy tego usuwać, równać. Nie chciało się. Tak, tyle co było sandstone'a w skrzynkach, to już tyle zrobiłem. No ale do końca to nie wystarczyło, jeszcze troszeczkę w skrzynkach mamy. Robiliśmy, właśnie zbieraliśmy przed odcinkiem jeszcze. No i będziemy to jeszcze prawdopodobnie kończyć, ale to już nie wiadomo. Kiedy? Kiedyś. Kiedyś na pewno. Kiedyś na pewno, tak. Dobra, a to może od razu źródełko zrobię, nie tak. Kiedyś na pewno dokończymy. O to się nie martwcie. Jeszcze nie wiem kiedy. I czy w ogóle. Ale spoko. Oj, ta. Tak, tyle kobla co też wydobyliśmy, no to przetopiliśmy to na stone'a. Nie jest tego dużo. Więc tylko chyba na dwa poziomy wystarczy tego niby mob grindera. Znaczy to jest mob grinder, tylko że działający na innej zasadzie. Tutaj nie pozyskujemy bardziej tego co oni ekspią, tylko itemku. Chodzi o doświadczenie. Tak, i tracenie miecza. Możesz ich łapą napieprzeć jak dzisiaj. Tak. Pół godziny na jednego moba. Nie, no tam. Mógłbyś mnie nie posuwać kamieniami? Byłeś daleko. Enderman. No. Dach i tak będziemy musieli zrobić, żeby tutaj światło nie dochodziło. Bo inaczej to nie będzie działało. Nie no, można tutaj zrobić ten dach. Znaczy no, mówię tutaj, nie? Ale ile ma to mieć poziomów łącznie? 3, 4, 5, 10? Najlepiej jakby to miało 3, ale nie, raczej nam stone'a nie starczy. A to już ma 3. Nie, to ma 2 na razie. No jak 2? Raz. Aha, rzeczywiście. Się coś na to poradzi. Się weźmie cobblestone'a. Będzie brzydko wyglądało. Poker face. Zrób drabinkę. Ja mam jeszcze pół staka. Ale jeszcze sufit tak czy inaczej musimy ustawić. Najpierw z dołu najlepiej. Bo lepiej będzie się układało. Według mnie. Wiesz co, dla mnie to jest troszkę strata kamienia. Bo nie wiem czy... Stój, nie rób nic. No. Tu są dwa poziomy. Ty stoisz na dwóch poziomach kamienia. No i? No, strata, paciaka wielka strata kamienia, człowieku. Można od razu robić, że tu wyżej, a tam niżej. Rozumiesz? Niech ci że będzie. Tutaj, tak o. Ej. Tak o, co nie, a tam od razu jedno wyżej. O. Trzeba być oszczędnym czasem. Watafuk. Co? Nie. Ej. Nie, dobra, nie, nic. Myślałem, że ten... źle widziałem. Widzisz? Gdyby nie ja, ty byś stracił dalej kamień. Marudzisz.
Ja nie. W ogóle widziałeś Ender Chesta? Czy co? Ender Chest. No i nowa skrzynka. Zaraz ci. O Jezu, tam z przyzwyczajenia poleciałem dalej. 1-3 weszło? Nie jeszcze. Właśnie w tym problem, że jeszcze nie weszło i to mnie martwi. Już mnie straszysz, że nie zauważyłem, że ale Minecraft Polska wydał kolejny odcinek aktualizacyjny i doszła nowa zarąbista skrzynia. A to ten, to widziałem tam jakieś rzeczy, że tam podchodził. Znaczy, jakieś rzeczy. Ty widziałeś jakieś rzeczy, a ja widziałem wiele niż jakieś rzeczy. No i co ta skrzynka daje? No? To, że jak sobie ją stworzysz, to... kurde. Jak postawisz, to załóżmy, możesz ich stawiać ile chcesz, to nie? Wiadomo, tak jak skrzynki. Z tym, że postawisz załóżmy jedną tutaj w piramidzie, włożysz sobie do niej tasaka, postawisz sobie drugą u nas w domku i będziesz miał tego tasaka. Aha, to było, no tak, no. Oglądałeś to, tak? No było coś. No. Zombiak się pali. I na multiplayer to działa ile tak? Ile masz stone? 2,5 staka jeszcze. Daj stok. No nie ma już w skrzynce? Nie. Dobra, na razie obwódki może nie róbmy. Najwyżej się tamto zrobi z cobblestone. Ja. Coś chciałem mówić. I zapomniałem. Aha, na multiplayer. To działa w ten sposób, że do każdego gracza jest przypisana jakieś tam ID, więc to nie będzie tak, że ktoś, wiesz, włoży sobie jakieś rzeczy, a ty mu będziesz... O, inaczej. Ja postawię tu skrzynkę i włożę coś do niej. A ja sobie ją wyciągnę. Nie, i jak ty otworzysz, to będą twoje rzeczy, pomimo tego, że otwierasz moją skrzynkę. Kumasz? No. Do każdego gracza będą przypisane rzeczy. Nawet, o, załóżmy, jak zniszczysz wszystkie skrzynki, to gdzieś tam, tak jak to Minecraft Polska powiedział, w galaktyce, gdzieś tam daleko te przedmioty dalej są. No, postaw. I jak postawisz na nowo skrzynkę, pierwszą, swoją, bo tam zniszczyłeś wszystkie, to te przedmioty dalej będą, będziesz mógł z nich wyciągnąć. No. Dobra, masz cobblestone? 30 zaledwie. Chyba, że jeszcze tam na dole jest. Znaczy tam w skrzynkach. No ale, w skrzynkach jest dużo. Ale nie sądzę. Tutaj niepotrzebnie straciłem, no ale jak już straciłem, to już trudno. Wydobywaj! Co wydobywaj? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Właśnie. A nie, dobra, nic. Nieważne. Aha, taka wiadomość dobra jest dla was taka, być może dobra, być może nie wiem, że już sobie zamówiłem Dead Space'a, już do mnie idzie. Tak więc wkrótce. Którego? Jedynkę oczywiście, no przecież od jedynki muszę zacząć. Jezu. Dwójkę to ja sobie kupię w sklepie, to nie jest problem, ale z jedynką był problem. No, tak więc już do mnie powoli zmierza w moje ręce. Więc jeszcze trochę. Ja płynę. Batafuk. Z trójką to ja chyba zrobię tak, że... A, kurde. Z trójką zrobię chyba tak, że sobie zamówię już teraz. Co kosztuje niestety... Przedpremierowe. Nie, rób tam, po co tam? No to cobblestone. Ale po co tutaj? Jak tu i tak to niczemu nie służy. Właśnie specjalnie tak dałem wyżej, żeby nie tracić. Teraz tylko dach trzeba zrobić i ściany. Ile masz tego kobla? Żeby nie mówić brzydko, dużo. Aha. Masz 2 staki. Dobra. Ja sobie tak myślę, że zamówię tego. No, tylko 3 poziomy niestety radę zrobić, bo tu już jest skos. No i czwarty dach. Tak. Raz, dwa. No i tu już będzie dach. O. Ups. A jedno za wysoko, bo zapomniałem, że ty już dałeś jedno. Właśnie, kurde, bo cały czas nie dokańczam. Zamówię sobie już teraz, załóżmy, tego Dead Space'a, za którego trzeba dać 130 zł. No, czyli normalna cena gry nowej? Mniej więcej, no. I dzięki temu w dniu premiery do mnie przyjdzie do rączek, więc będę mógł od razu w pierwszy dzień już zacząć ją kręcić. Nie. Tak. Nie. Fuck! Fuck. To było piękne. Spadnie. Co więcej, po tym odcinku oczywiście też się ukaże
odcinek konkursowy, więc zapraszamy was do niego, do wzięcia udziału. Ja już wymyśliłem, co wam damy za zadanie, więc... Jeszcze ze mną tego nie uzgodnił, no ale... No, ale ja już wymyśliłem. Banalne. Banalne, dacie sobie radę. Czyli, że będzie bardzo trudne, nie dacie sobie rady, prawda? Ktoś z naszych pewnie znajomych napisze do nas. Nie macie szans. No, ale okej, bierzcie udział w konkursie. Tak, tak. Nie, dobra, żartuję. Macie dużo szans. Jak zawsze. Znaczy, rozumiemy to, że są wakacje i że mniej osób nas ogląda. A w wakacje się pije. Dlatego tym bardziej mniej osób nas ogląda. Ale też zachęcam was do obejrzenia audiologu drugiego, gdyż w nim mówiłem, że możecie zadawać nam pytania. Nie możecie zadawać, bo nie odpowiemy. To normalne. I specjalnie będzie zrobiony audiolog trzeci, w którym ja z NR-em będziemy na nie odpowiadać, tak więc... Jak macie jakieś pytania, coś chcecie się dowiedzieć, to po prostu napiszcie, bo póki co mam jeden komentarz i w sumie, no, ja powiedziałem, że będę czekał, aż tych komentarzy się trochę zbierze, więc mogę czekać nawet miesiąc. No chyba, że wcześniej będę miał coś wam do zainformowania, to wtedy audiolog zrobię i... Tak, są już dwie informacje, tylko nie wiadomo czy... Jedna to taka, że będziemy otwierać live'a. No tak, tak. A druga to koszulki. Tak, będzie można kupić koszulki, z tym, że na razie jeszcze nie dajemy żadnego linka, gdyż ja muszę najpierw założyć konto, żeby te pieniądze z tej strony do mnie leciały. Znaczy do mnie. Ogólnie, żeby nie trzeba było to przez pocztę przesyłać, bo to by było uciążliwe i było i kosztowne. O co chodzi? Koszulki generalnie będziecie mogli kupić z naszymi jakimiś tam skinami, załóżmy, jakieś tam różne wzory będą przez nas stworzone. I to nie jest tak, że te pieniądze idą dla nas. To generalnie my te pieniądze chcemy przeznaczyć na gift code'a, żebyśmy mogli w końcu do konkursów na pierwsze miejsce na przykład dać jednego gift code'a, żebyśmy mieli możliwość go rozdać. W zależności od tego, ile osób kupi koszulki, no to tyle będzie gift code'ów, tak? Wiadomo, gift code teraz już kosztuje 80 zł niestety, no więc troszeczkę tego by musiało być. Jest tam generalnie jeszcze oprócz koszulek są też kubki. I jeszcze jedna sprawa, gdyby komuś się nie podobał się wzór na koszulce, które są tam, chciałby jakiś inny. Propozycję. Tak, generalnie my możemy zrobić bez problemu, zaprojektować specjalnie dla kogoś na własne życzenie jakąś koszulkę, bo tam są różne, załóżmy z przodu są nasze skiny, a z tyłu załóżmy jest napis Let's Play with Fomeber and Ener, no to załóżmy jak będziecie chcieli na odwrót, żeby to zamienić, bo takiej chyba nie ma koszulki, no to nie ma sprawy, ja to mogę zrobić. Albo jeżeli nie znajdziecie jakiejś, która by... Tak, chodzi o to, żebyście nie kupywali tego, co jest, jeżeli wam się nie podoba. Po prostu... Możecie w każdej chwili napisać, my zrobimy specjalną koszulkę. Tak. Oczywiście to... możecie sobie zastrzec, że tylko wy będziecie chcieć tą koszulkę, czyli wtedy... Tylko mówię, na razie linka nie daję jeszcze do tego, bo muszę założyć konto sobie w banku, żeby te pieniądze, które będą za te koszulki, żeby przeskakiwały do mnie na konto, bo przelewy są bezpłatne, a pocztą to się kompletnie nie opłaca. To zanim by doszło, to byście się zesrali. Tak, a propos live'a, no to nie wiem, no live'y generalnie nie wiem jak często będą i z czego pewnie one będą robione. Ja mogę wam powiedzieć, że ja będę pewnie co sobotę wieczorem mieć live'a, bo no, w sumie no, jeżeli mielibyśmy robić na raz live'a, to raczej by się to nie udało nam, bo mamy jeden kanał, a nie będziemy zakładać dwóch osobnych kanałów po to, żeby dwie osoby na raz robiły live'a. Nie, będziemy robić tak, że NR będzie generalnie nagrywał, ja tylko będę tam jakoś gdzieś tam... Ewentualnie coś gadał, a ja na pewno będę co sobotę nagrywał live'a tam, nie wiem, godzinę, dwie, pięć, dziesięć, piętnaście. Bo wiem, że w niedzielę mogę spać ile sobie chcę. Nie muszę iść do pracy, także... Ja jeszcze generalnie o tych koszulkach i... Co ty jeszcze tam wspominałeś? Masz kabelstone? Nie, już nie mam nic. Masz ziemię? Jednego dirta, którego mi skopałeś. Ja też mam jednego. Mamy dwa dirty! Mamy dwa dirty! Dobra, co ty tam jeszcze wspominałeś? O koszulki i live. A, właśnie, dalej. No to generalnie o tym będziemy jeszcze... Ja jeszcze o tym wspomnę w audiologach. Audiologu. Na pewno w tą sobotę nie będzie live'a jeszcze. Bo... No, no bo nie. No raczej wiadome. O Jezuniu, mamuniu. Pająk, 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 pająk.
A masz ty. Ła, creeper! Zresztą tak jak mówiłem, ja generalnie ostrzegałem, że teraz wiadomości generalnie będą w audiologach, a w odcinkach tylko będę o nich wspominał, więc teraz no, dobrze by było, gdybyście oglądali wszystkie audiologi, bo w nich będą wszystkie ważne informacje. Sądzę, że stonem wypełnić tą górę będzie dobrze. Czemu? Jaką górę? A masz inny budulec? A chodzi ci o sufit. Tak. No to przynieś, skoro nie masz nic innego. Dzięki. Co dzięki? Bo zasypałeś mi wodą. No i to ci postawię drabinkę i nie będzie, o. Dobra, ziemniaki też mogą być. Jakie ziemniaki? No bo ziemniaki postawiłeś. Drabinkę? Nie, no nie. Ziemię, kurde, no. Ja. Nie wiesz, co to ziemniak. No. Ja! Ty no, pracować nie można, no. Co za praca, jak tu leją ci po nogach wodą, no. Skaczą ci. O to chodzi. Pierdolę. Ja pewnie będę robić live'y tam z jakichś gier, może MMO. A jeżeli nie, to pewnie z gier, które będą się ukazywać w NR po godzinach, co nie? Kolejny odcinek oczywiście będzie za tydzień, bo ten pierwszy ukazał się w środę. Czyli kolejny ukaże się w kolejny piątek. Ej! Do twojej świadomości mnie już tam nie ma dawno. Się widzę. O fuck. O, tak. Mamo! Picko to wygląda. Ale zatkałeś te dziury? Przecież ja mogę środkiem wskakiwać. Brawo. Sweet. Nie. No, bra- sweet. Nie zatkałeś dziur? Nie. I will kill you. Teraz tam pod... podsadź sobie coś pod tyłek i to zrób. Tylko w sumie zanim to zacznie działać, i o ile w ogóle to będzie działać. Nie no, powinno działać, bo generalnie tam jest ciemno, więc powinno coś się tam respić. Tylko jeszcze rozświetlę tutaj naokoło, żeby tutaj się nigdzie nie respiły te głupie moby. Dzięki, otwórz mi! A, bo ty! No, no. No. Bot. Jest co, ja myślę, że drewnem to wypełniły. Skończyło się drewno. Brawo. Ja myślę, że to jest tak trochę mało realistyczne. Jezu, szczegóły. Szczegóły! Ci dam szczegóły. Odejdź trochę dalej, bo one się respią, jak jest 25 kratek od tego. Coś takiego. No. No może, no to się na samej górze zrespią. Może tak chcę to zrobić. Może tak, wybuduj taki dom. Jaki taki dom? No, no taki jak to. Taki realistyczny bardzo. Mhm. Na piaskowcu. Jakieś jeszcze sugestie? Gdzie ty jesteś? Biorę sandstone'a, bo jeszcze trochę w sumie czasu jest, więc pobuduję. Czekaj, ile? No, 10 minut. Przygotować się możecie na to, że tak, że w tą sobotę, czyli mówiłem, że w tą sobotę będzie, czy nie? Nie, że nie będzie. Dobra, to zmieniam zdanie. Ja! W tą sobotę będzie live pierwszy, na którym zobaczycie od jak sobie jeżdżę w dircie. Dzięki. Co dzięki? No to ja chociaż będę ci tam towarzyszył. Będziesz tam szmarudził. No, ja generalnie będę czytał czat i odpowiadał. No, o ile ktoś tam będzie w ogóle nas oglądał. No miejmy nadzieję, że będziecie nas oglądać, bo jeżeli zobaczysz, że załóżmy po 15-20 tak? minutach odcinek, nie będzie czekaj, nikogo, to ja to... Odcinek wychodzi tradycyjnie w piątek. Więc macie no cały dzień na obejrzenie i dowiedzenie się o tym, że będzie live.
Więc myślę, że chociaż kilka osób będzie. No nie liczę na jakieś tam, kurde, tysiące, nie wiem, setki, ale chociaż na 10, 20, no żeby było, to będzie z kim pogadać. Tak, a jeżeli macie jakieś pomysły na gry, tak samo jak już mówiłem w tym NR po godzinach, jeżeli macie jakieś pomysły na gry, w które mogę zagrać na live albo tam, odcinek z nich zrobić, no to piszcie. Ja jestem otwarty na wszystkie propozycje. Patrzcie, jak to wygląda, jakby tam wojna jakaś była. No i gitara. Zumbiaczek? Zombie. Zombie. Czemu on nie chce mnie atakować? No. Już się poczułem przez chwilę odrzucony. Wytykany palcami, że nie chciał mnie atakować. Kurde. Co, prawie że zleciał? Nie. No, dammit. Dziwnie wygląda ta kopuła. Powiem ci szczerze. No, z dwóch różnych surowców to na pewno dziwnie wygląda. Z trzech różnych surowców. No. Czterech! Przepraszam, czterech. Tak, cobblestone. Stone. Dirt. I sandstone. Właśnie ty z... I drewno. Drewno to 5. O tak, jeszcze drewno. No, w ogóle. Nie zapominajmy o drewnie. Było to zrobić w ogóle wybuchowo odporne, czyli z obsydianu. Tak, zestraw się, a nie znajdziesz tyle obsydianu. Ej, where is sandstone? W drugiej skrzynce jeszcze jest, tam przy kolei. Przy stacji kolejowej. Sam się wykolei. No, jest! Nie ma? Jest po prostu opór. A to... No to... Mi się inwentory skończyło, już tyle wziąłem tego. No to ja zakosiłem cały. Ile masz? 3,5 staka. Dawaj. Albo w sumie. I tak mi za to płacą, to... No, po 15. No, ty robisz, ja dostaję kasę. Jaką kasę? No jeszcze nie wiem, ale... No właśnie. No już teraz mniej tego. Ale i tak nie skończymy. Tym sandstone'em. A daj ci przeszkadzać. Dzisiaj na pewno nie. Nie da rady. O, idź na dół, wydobywaj. O, nie masz co robić. Won! Idź, wydobywaj na dół. Zabiję się, jak stąd spadnę? Nie, bo ja stamtąd już spadłem. Chyba, że nie masz pełnego HP. A ile zostało ci? 4 serduszka, czy coś takiego. Ja wolę poczekać, jeśli się zrespi całe. Dawaj, przecież tam masz jeszcze na dodatek wyżej dwa klocki. Nie, ja spadłem na... Straszne, że go zabijesz. Nawet drugi. Ty, a jakbym spadł na pająka i go od razu ciachnął? Dawaj. Czy taki kryt by był? Nagram to. Dawaj. 3. Tylko żeby nie odszedł. 3. No, dawaj, bo ci ucieknie. 1. Go! Plask! Bo ja go ciachnąłem! Ale skill. Ale był kryt. Bo dostał takim tym. Takie gwiazdki poleciały. No. A! Tak, z mięsa. Mam jedno serduszko. Padniesz. Mam pół serduszka. Z kim ty walczysz? La la la, bo nie widzę. La, 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 la. Już go zabiłem. Skończył się sandstone. Auć. A teraz czekam, aż mi się zrespi HP. Pod piaskiem jestem. Byłeś na lewo. No coś ty. Hejo! Hejo! Czekaj. Ty se tam siedź. Muszę jeszcze... Co ty tam kopiesz? Nic. W ogóle? No nic nie kopię. Ciekawe. Ale o co ci chodzi? No, czy demet tam to było, kurde. Oh yeah.
Tralalala. Nie wie, że miałeś tam siedzieć. Udał mi się podkop, udał mi się podkop, udał mi się podkop. A co chciałeś zrobić? Wodą mnie zalać? Nie. A co? Po prostu miałeś tam siedzieć. Po co? Tako. Ale nie ogarnąłeś. Jakby nie było tych ników, to byś nie ogarnął. No nie wiedziałbyś, gdzie poszedłem, w którą stronę. No, ale co wiem, może być? Wiem za to, w którą stronę szkielet strzela. O. Tak, dzięki jak zwykle za mnie. Troll. Słyszysz jeszcze, jak kopię? Nie. A widzisz mój nick? Tak. No teraz to na pewno! Won. Ale widzisz mój nick? Jeszcze tak. Jeszcze widzisz? Cały czas widzę, chłopie, wiesz jaki to jest długi ten. Jeszcze? Możesz się uspokoić i dowrócić i kontynuować. Ale ja tu znalazłem cave system. Mniejsza z twoim cave systemem, wyłaź stamtąd. Pająki. Znalazłem Mopsa Pownera. Chyba Dungeona. No, tak. Właśnie go rozwaliłem. No to... Goddammit. Zanim ty tędy wyjdziesz... Mamy dużo stringów. Akurat one mi są zbędne. Wiesz co, ja tu poszukam, może coś tu znajdę ciekawego. Możesz wreszcie mi pomóc to kopać? No czekaj, bo tu kurde, naprawdę... wysoko. Na górze czeka na ciebie niespodzianka, wiesz? A na dole lawa. A na górze niespodzianka. Jaka? Ja chcę niespodziankę. Kopanie. Ja chcę... Ej, taką niespodziankę to jest dosyć dużo. Ej, to nie to. Gdzie ty żeś polas? Gdzie ty jesteś? Cały czas przy twoim wejściu. Aha, to poczekaj chwilkę. Chwila nie. Chwilunie. No, kurde, nie mogłem skoczyć. Wreszcie. No, cofnij się. What the fuck? O, tu jest. Tu. Widzę. Jest cobblestone. Którędy ty idziesz? Obok masz tunel. No, nie, no bo ja przeszedłem obok. Dzięki. Debil. Najpierw ty czy ja? Najpierw ja. Nie, najpierw ja. Nie pierdol, że mi to zabrałeś wszystko. Nic ci nie zabrałem! Na grzyba tu kot! Bo się tepnął. Kot się tepa. Tepa. Siad. Gdzie to było? Tam! Do cholery. Tu. A dobra, już wiem. Widzę. Mówiłem, że na siebie czeka niespodzianka. Wiedziałem. Nic nie wziąłeś. Albo lawę masz, albo TNT. Albo coś. A w sumie lawa byłaby ciekawsza, by ci tak fajnie zalewało powoli. Nie, ale przed lawą byś zdążył uciec. No, takie przed tak. Tym też chciałem. No czemu ten kot chodzi? Kazałem mu siąść, to ten... Czego... No... Co ty robisz? Zostaw go! Do cholery, to jest nasz kot. No i co? I co z nim zrobisz? Zostaw go? Do domu wróci, mruczek. Tak, wróci. Do dupy na raki ci wróci.
Ty się zajmij kopaniem, a nie zabijaniem kotów. Poszedłem spać. No... Czy akurat teraz musiałem dostać... SMS-a, okej, okay, dobra. Jest już 30 minut, tak więc kończymy. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Ja też się z wami żegnam, na razie. Do live'a. Cześć. Na razie.